Witajcie, drogie dziewiarki. Mamy jesień, czyli czas, kiedy dziergamy z ciepłych łóczek, chcemy mieć ciepło w głowę, ciepło w szyję, w nóżki, w rączki. Wszystkie wystające końcówki, jakie mamy, chcemy mieć jakieś dzianinki na te części. Jak zwykle też sweterki. Jesień sprzyja temu, żeby posiedzieć w domu w zaciszu z herbatką, podziergać. Ja październik, jako że mamy końcówkę października, ale tak mogę powiedzieć, że październik spędziłam z Jakiem. Z Jakiem od pana Citrona oczywiście, niezwykła włóczka. Kto mnie zna, ten wie, że o niewielu włóczkach mówię, że są niezwykłe. A Jak od Atelier Citron jest niezwykły, jest to połączenie wełny merino z jakiem, 70 do 30. 100-gramowy motek ma aż 500 metrów włóczki. Myślę, że na sweterek w rozmiarze około 38 zużycie to są tylko dwa motki. Włóczka jest droga. To jest jej jedyna właściwie wada, ale też z drugiej strony na projekt dwa motki włóczki to jest dobry udzierg z motka. Także chciałam wam pokazać wzór, który mnie zainspirował do sięgnięcia po tę włóczkę. Jest to, pan Citron wydał taką broszurę o jaku. Jak, chusta i czapka. Obie te rzeczy są przetłumaczone przeze mnie, ale nie tylko przetłumaczone, bo ponieważ równocześnie z tłumaczeniem wzoru powstawała ta chusta, czyli można powiedzieć, że przetestowałam zawartość tekstu, czy jest dobrze, czy nie. Także tu jest chusta. Chusta, którą się dzierga od rogu. Raz wam opowiem, jak się to robi. Na cały projekt, czyli na chustę i czapkę, potrzebne są 3 motki włóczki. Około 230 g na chustę, około 60 na czapkę. Moja dopiero się tutaj dzierga, także za chwilkę ją wam pokażę. I teraz tak, wracając do chusty. Nigdy nie dziergałam. Właściwie jest to takie malowanie lewymi oczkami. Tutaj może pokażę, żeby oko górnej kamery. Czyli malowanie lewymi oczkami na prawym jerseyu. Właściwie składa się tylko i wyłącznie z prawych i lewych oczek, bez warkoczyków, bez ażurów. Jest to chusta, która początek swój bierze tutaj. Ja ją zaczęłam dziergać na urlopie i tak na urlopie przybywało mi to. Na początku zrozumienie tych schematików troszkę mi zajęło, ale to nie jest trudne, tylko trzeba się w to wdrożyć. Także od kilku oczek tutaj na tej końcówce i tutaj co drugi rząd na prawej stronie dodaje się po jednym oczku i to sobie łagodnie wzrasta. Na początku oczywiście, jak to przy chustach, dzierga się bardzo szybko, ponieważ tych oczek jest niewiele. Później poziom trudności wzrasta. Wzór, który był opisany tutaj, który będzie do pobrania z naszej strony, składa się tutaj właśnie z takich oznaczeń. Wszystkie takie boksy wzorów są wyjaśnione, jak je dziergać. I powiem wam, co było dla mnie pewną trudnością, przy której musiałam sięgnąć do szukania informacji, ponieważ chciałam to zrobić dokładnie tak, jak było we wzorze. A we wzorze było, że po osiągnięciu iluś rzędów należy zrobić rzędy skrócone, ale nie takim sposobem, jak ja znałam, ponieważ ja znałam rzędy skrócone metodą na zawinięcie wokół oczka. Tutaj było to nazwane, że to są rzędy skrócone z narzutem. Nie umiałam tego dziergać, ale jak widać po chuście, nauczyłam się, także człowiek się uczy całe życie i właśnie korzystanie z różnych wzorów sprzyja temu, żeby pogłębiać wiedzę. I to ten rzędy skrócone czasami bywają zwane rzędy skrócone z podwójnym oczkiem. I teraz wam chciałam pokazać, tutaj widać, jak w którym miejscu rozpoczęły się te rzędy, wzór nie dochodzi do końca.
pewnej informacji, której mi zabrakło we wzorze, a do której doszłam sama i w uzupełnieniu, tłumaczeniu wzoru umieściłam to, to w którym miejscu należy zawracać, czyli o ile oczek mniej robić w każdym parzystym rzędzie, żeby nam powstał ten skos i żeby nie zabrakło oczek, żeby wszystko było w porządku. Także informacja ta to było 4 oczka przed końcem, co drugi rząd należy zawrócić. I teraz Wam pokażę to, czego się nauczyłam. A tu jest końcówka chusty. Także końcówka wygląda tak. Także bardzo miękka, ciepła chusta. A teraz Wam pokażę właśnie te rzędy skrócone, których się musiałam nauczyć, żeby zrobić tak, jak było we wzorze. Tu mam resztkę włóczki Windwetter od Citrona. Przy okazji nowe drutki Novel na żyłce, która się niedawno u nas pojawiła, jest to 60 cm. Czyli tak, chcemy sobie, mamy już troszkę oczek nabranych, ja je nabrałam tutaj, żeby nie tracić czasu podczas filmu. I teraz stwierdzam, że muszę zawrócić, także mam tutaj stronę lewą robótki, odwracam sobie. I to jest ten kluczowy moment. Niteczkę przekładam z prawej strony na lewym drucie. Wkuwam się prawym drutem w tę niteczkę roboczą plus oczko, wkuwam się w to, zdejmuję z drutów, bardzo naciągając przy tym, znaczy tak, żeby dziura nie powstała. O tak naciągając. I sobie dziergam pierwszy rząd po nawrotce tak zwanej, po nawrotce wynikającej ze skróconych rzędów. Później tutaj dojdę i teraz też będzie o parę oczek mniej ten rząd. W rzędzie końcowym takie właśnie to podwójne oczko przerabiam razem z tym właściwym oczkiem. Także tutaj wracam. Widzę to miejsce, gdzie mam to podwójne oczko. Też chcę, żeby było o 4 oczka mniej, więc w tym momencie zawracam, odwracam robótkę. Przekładam sobie nitkę z przodu, mam nitkę i oczko. Wkładam prawy drut w to oczko, mając tę nitkę roboczą ciągle na przodzie, naciągam, tak konkretnie, ale oczywiście z czuciem, i dziergam sobie dalej. Tak. Następnie. Ja robię to na grubej włóczce i grubych drutach, żeby efekt był szybko widoczny. Widzę, gdzie to mam. Myślę, że w tym miejscu już mogę zawrócić, ponieważ mam tylko 3 oczka. Znów przekładam sobie nitkę roboczą. Tu mam oczko. Wkuwam prawy drut w oczko na lewym drucie. Mam tutaj ten narzut, tą nitkę i to oczko. I ściągam. Ściągam. Tak. I w tym miejscu, kiedy przerabiam już oczka, przerabiam rząd przez wszystkie oczka, te miejsca, których mam podwójnie, przerabiam to po prostu jako oczko lewe, 2 oczka lewe razem. Tak, żeby ilość oczek była taka sama jak przed rozpoczęciem rzędów skróconych. I to zapobiega, to jak się przerabia podwójnie, nie będzie dziur takich. Szukając informacji w internecie, właśnie natknęłam się na dwie nazwy. Jest to rząd skrócony z narzutem albo rząd skrócony z oczkiem podwójnym. No i to jest ten mój taki pierwszy, tak zwany normalny rząd prawy. Teraz Wam pokażę, to będzie chyba już pierwszy i ostatni, ponieważ on pokaże,
co uzyskałam, co oczywiście najlepiej widać na chuście. No ale na takim kawałku robótki chciałam pokazać, jak ja to robiłam. O. I tutaj mam, proszę, jest to kawałek robótki na grubej włóczce, pokazujący rzędy skrócone z tak zwanym narzutem lub oczkiem podwójnym. Nie ma dziur, nie ma dziur, wygląda bardzo schludnie wygląda. Te rzędy skrócone, tu mam więcej, tu mam mniej, także mam nadzieję, że do czegoś właśnie można się przy każdej okazji czegoś nauczyć. Tutaj jeszcze raz pokażę, tu gdzie były te narzuty przerabione razem, nie ma dziur, nie ma nic. Jest piękna pliska, nie widać nawet, gdzie one powstawały, te nawrotki przy rzędach skróconych, także to jest chusta. Czapki nie zdążyłam niestety wydzierkać do filmu, ale jestem w trakcie. Jako, że to jest właśnie ostatnia część trzeciego motka. Jeszcze mi zostało troszeczkę. Mam na razie tyle. O ile w chuście trzymałam się dokładnie przepisu, to w czapce, ponieważ wszystkie gotowe czapki są zawsze na mnie za duże, także w czapce nabrałam o jeden schemat mniej. I uważam, że i tak będzie dobra. Także czapeczka jest trochę mniejsza niż w pierwowzorze i oczka prawe przerabiałam jako oczka prawe przekręcone, dzięki czemu powstaje taka zwarty ściągaczek. Także tu czapka z jaka powstaje. Także dwie rzeczy, które chciałam Wam pokazać. Nowości przybyły. Wiem, lubicie, to jest często zadawane pytanie, kiedy będą, jakie będą. No, jeżeli nie powiecie, co byście chciały, to tylko decyduje to, co mi się podoba, co wydaje mi się, że i Wam się spodoba. Druty, warsztat każdej dźwiarki. To jest nowość, już o tym mówiłam, ale przybyły nowe długości żyłek, 60, setki i 120, czyli dla tych, które robią sweterki, czapki. Chociaż czapka to na 60 niekoniecznie, ale idealne jest do szalików na przykład 60. Wtedy się zatuka żyłka, nie, gdzieś nie, niepotrzebnie nie zajmuje miejsca, nie hałasuje. Metalowe, idealnie gładkie, z takimi nacięciami, które tutaj pięknie było widać. No to już mówiłam Wam o tym. Także dziergam, korzystam, zachwycam się. Wiem, że nie tylko ja. Także nowe drutki. Przy okazji różnych włóczek, które się właśnie teraz pojawiają, wśród kategorii, zauważcie, zamieszkał pewien kot, tak zwany duch dźwiarki. On tak trochę przemawia, przepowiada, coś mówi, coś o różnych włóczkach, o tym może dla kogo by były, dla kogo lepsze, na które powinien potencjalny klient zwrócić uwagę. I przy niektórych włóczkach, przy tych, o których tutaj dzisiaj mówię, już ten kot zamieszkał, czyli duchę dźwiarki przemawia. Także dwa niezwykłe kolory Wiwy. Wiwa, która jest wełną merino. Przejścia kolorystyczne są takiej długości, że są idealne do chust, szali entrelakowych. Wtedy się kosteczka ta entrelaka pięknie układa i zmieniają się kolory. Kto ciekawy, niech zajrzy do kategorii, cóż tam ten kot duchę dziewiarki przemówił. A jako, że wiecie, że z e-dziewiarką kot związany jest od właściwie pierwszego dnia działalności, mamy go w logo, zawsze koty się kojarzą właśnie z włóczką, także tenże kot czarodziejski przemawia o włóczce Wiwa. Dla kogo według niego jest to włóczka? Dwa kolory na szaliki, na czapki, na co chcecie. Także włóczka Wiwa. Włóczka Passione, nowe kolorki. Passione jest włóczką, która ma elastan w składzie. Także sweterek wykonany, on jest bardzo ciepły, ma alpakę w swoim składzie. Akurat tutaj mam przedstawicieli trzech kolorów, ale tych kolorów jest bardzo duża ilość. Dzianina z tego jest
pracuje razem z ciałem, także jeżeli jest dopasowana, to pięknie uwypukli kształty. Jest bardzo ciepła. Na co chcecie? Poncza, chusty, szale. Na wszystko to, co ma być ciepłe do otulenia się właśnie zimową porą. Włóczka Passione. Tak, tutaj jeszcze Wam pokażę Mille Colori 200-gramowe. Są to nowe kolory, to nie jest nowa włóczka, są to nowe kolory. Także tutaj pokazuję kolorek. Dwa, tutaj trzy, właściwie są cztery nowe. Z jednego motka powstaje czapka, bo ten motek jest duży. Tak jak nazwa włóczki mówi, 200 gramów. Powstaje czapka i niewielki komin, także z jednego motka można wydziergać sobie taki komplecik. Tutaj mamy włóczka Mille Colori, 200-gramowe moteczki. Przyjemna dla skóry. Myślę, że fajne kolorki zachęcą do dziergania. Przy okazji, to nie jest taka najnowsza włóczka, znaczy pojawiła się na początku jesieni, koniec lata, początek jesieni. Jest to włóczka Carina, ale mówię o niej dlatego, ponieważ mam tutaj przykłady w dzianinach, jak układają się kolory. Włóczka wygląda tak, jest przeznaczona do przerabiania na drutach w okolicy 5, 5,5, może nawet 6. Cieniowana, jak tutaj moteczek się układa, mieszanka alpaki, czyli czego się można spodziewać? Niezwykłej miękkości i ciepła. Także tutaj, teraz Wam pokażę, jak się kolorki układają. Tutaj są brązy. To są brązy. Tu mamy dla tych, które lubią rudości. To jest czerwień rudy, tak wygląda. To jest jeden kolor. Tak właśnie przenikają te kolory. Tutaj mamy kolorek 18, z którego Stasia wykonała piękny sweterek. Tutaj mamy taki kolorek beżowo-różowy, w takim antycznym różu. A tutaj te, które uwielbiają wrzosy. Także na przykład takie właśnie przykłady układania się kolorów włóczki Carina. Nie można pokazać miękkości dzianiny przez film, ani tym bardziej przez zdjęcia, ale musicie mi uwierzyć, że jest niezwykle miękka i ciepła. Także tutaj są właśnie Cariny. Idąc dalej o nowościach. Ja uwielbiam tweedy. I zawsze w jakichś nowych propozycjach producentów tweed jest tą włóczką, na którą na pewno zwrócę uwagę. Włóczka Gordon nie wabi tak kolorami jak Viva. Absolutnie nie. Ona wabi swoją klasycznością, czyli taka klasyka. Klasyka ma w składzie wełnę merino i kaszmir. Kaszmir i to właśnie jest takie tweedowe wydanie tego. Kolory są spokojne, do klasycznego ubioru. W 50-gramowym motku jest aż 190 metrów, więc jest bardzo wydajna, przeznaczona do przerabiania na drutach numer 4. Także tu mamy Gordona, tweedowego Gordona. Tu jeszcze brązik ładnie wygląda z nimi wszystkimi. O tak. Spójrzcie, jaką fajną kamizelę można by było zrobić na przykład. Włóczka Gordon, myślę, że przerobię ją tej zimy, żeby zobaczyć, tak, cóż mi to wyjdzie. To jest tak świeża nowość, że nie zdążyłam zrobić nawet próbki, bo chciałam Wam moją chustę pokazać. Także wybaczcie, że nie mam próbki. Myślę, że w następnym odcinku będzie jakaś dzianina z Gordona. Ona też ma takie klasyczne, piękne imię, Gordon. Także zachęcam do zapoznania się. No i mohair trend. Tutaj też duche dziewiarki przemówił. Dla kogo według ducha może być ta włóczka? Zajrzyjcie do kategorii. Jest to grubsza wersja Mohair Luxa firmy Langjarns. Ten sam skład. 70% moheru, 30% jedwabiu. Moteczek
Tak samo 25-gramowy zawiera ze względu na grubość mniej włóczki. Zawiera jej 75 metrów, ale można ją przerabiać na gruby drutek, okolice 6, 5,5, 6. Także dla tych, które chcą mieć coś grubszego, niekoniecznie piórkowe wdzianko, ale takie, które będzie właśnie konkretniejsze w swoim kroju. Także tutaj jest włóczka Mohair Trend. Proszę, tak wygląda. Mohair Trend, mieszanka moheru z jedwabiem. Bardzo szlachetny skład, szlachetna w dotyku. Myślę, że w dzianinie równie piękna będzie. Także tutaj to są nowości. W następnym odcinku myślę, że spotkamy się i pokażę Wam moją czapkę z włóczki Jak. No i pewnie jakąś dzianinę z Gordona uda mi się już wydzierkać. Także bądźcie z nami, komentujcie, zaglądajcie. Dziękuję bardzo.